Kazimierz Dejna był jednym z najwybitniejszych polskich piłkarzy, legendą stołecznej Legii, w której zaczął grać mając 19 lat. Dla miłośników futbolu to także jeden z symboli Orłów Górskiego. A jakim był człowiekiem i jak go zapamiętali przyjaciele z boiska? Trochę mruk, trochę indywidualista, trochę samotnik. Na pewno nie był to idealny towarzysz jako człowiek, który bawił towarzystwo. Natomiast my żeśmy go podziwiali, mówię o swoim pokoleniu i nie tylko, za to, co robił na boisku. Tam był naprawdę wielkim artystą. Dejna cudowny strzał! Gol! Gol! Wspaniała akcja! W przypadku Dejny to jest taka szczególna postać człowieka, który mówi, jest cichy, spokojny, nie rzucający się w oczy, a jednocześnie był to człowiek bardzo inteligentny, chociaż może nie mniej oczytany. W sensie potocznym taki bardzo dobry i nie ma się co czarować, on akurat lubił dziewczyny. On był normalnym człowiekiem, normalnym facetem. Dejna dopiero w wieku 31 lat mógł wyjechać na zachód, także wybór klubu Manchester City okazał się nietrafiony. Piłkarz zakończył swoją karierę w Ameryce. Na zachodzie pojawiły się kłopoty finansowe. Traci pan w ciągu kilkunastu godzin cały dorobek swojego życia, a właśnie to mu się przytrafiło w Stanach, bo mało rozgarnięty menedżer, obracając jego pieniędzmi, wszystko stracił. No to wie pan, jest pan starzejącym się piłkarzem w kraju, w którym piłka nożna nie jest popularna. No i topi pan te smutki gdzieś w alkoholu i usiłuje się pan odegrać w kasyno. No a jeszcze nikt się nie odegrał w kasynie. To tak naprawdę cała ta sytuacja sprawiła, że tak się w sposób tak tragiczny zakończyło się jego życie. Doskonałą okazją, żeby więcej dowiedzieć się o wybitnym piłkarzu i jego życiu prywatnym, jest film dokumentalny Dejna, który zostanie wyemitowany 6 września o godzinie 16:35 na antenie Dwójki. Serdecznie zapraszamy.